Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie postaw na milion. Wersja chilijska. Chile pod tym względem przypomina trochę Węgry, gdyż mieliśmy tam dwie wersje postaw na milion, które się nazywały trochę podobnie, ale jednak trochę się różniły. Pierwsza wersja to Atrapa los Millones, nadawana w niedzielne wieczory na antenie kanału 13 w latach 2012-2014, prowadzona przez Don Francisco, czyli Mario Kreuzenbergera, i to ten sam pan, który prowadził Milionerów w Chile, pierwszą wersję. I jak widzicie, ta wersja była jota w jotę identyczna z wersją amerykańską. Studio było na wzór amerykański. Chodzi o to, że były dwie tablice po bokach zamiast jednej środkowej. Zapadnie identyczne również jak w wersji amerykańskiej. Te same odpowiedzi były A, B, C, D. Czyli tak samo jak w USA. Logo było takie samo, jak możecie zauważyć. I, przepraszam, zasady również były amerykańskie. Było 7 pytań i do wygrania 400 milionów peso. Dwie kategorie do wyboru. I teraz tak. Pierwsze 3 pytania miały 4 warianty odpowiedzi. Pytanie numer 4, 5, 6 po 3 warianty odpowiedzi, natomiast finałowe 7 pytanie miało odpowiedzi 2. Na pierwsze 6 pytań, czyli od 1 do 6, zawodnicy mieli minutę na odpowiedź, 60 sekund, natomiast na finałowe 7 pytanie ten limit wzrastał do 75 sekund. Czyli nie było tak, że w finałowym pytaniu nie było ograniczeń czasowych, ponieważ to jest różnica z wersją amerykańską, gdyż no ten czas się zwiększał stopniowo. Na tej przez całą grę był mniej więcej taki sam, a na finałowym pytaniu w USA nie ma limitu czasowego, a tutaj właśnie był. No i jak już powiedziałem, było do wygrania 400 milionów peso w 50 paczkach po 8 milionów peso w każdej. No niestety waluta chilijska za mocno nie stoi. Tak to wyglądało w latach 2012-2014. Druga wersja to wersja z roku 2015. Atrapa los Millones, la apuesta de tus sueños. Sueños, chyba tak to się czyta. W każdym razie wersja ta została trochę zeuropeizowana. Zachowano właśnie grafiki i ogólnie generalny wygląd studia. Tyle, że była jedna tablica zamiast dwóch po bokach, była jedna na środku. Nawet zapadnie były takie same. Również motyw odpowiedzi był taki sam. Tyle, że no po prostu trochę się zeuropeizowało. Pod tym względem, że po prostu powstała jedna tablica zamiast dwóch po bokach. I też system prowadzenia gry był nieco europejski. Niestety ta wersja, no tej wersji w internecie jest bardzo, bardzo mało. Trwała prawdopodobnie jeden sezon, wiosną 2015 roku, również na kanale 13. No i szybko została skasowana. Gospodynią tego programu została Diana Bolocco, żeby było śmieszniej, również późniejsza prowadząca teleturnieju milionerzy. Taka heca miała miejsce w Chile. No i co najważniejsze, w tej wersji zredukowano nagrodę z 400 milionów peso do 100 milionów peso, czyli 4 razy mniej. No właśnie. I tak to wyglądało, jeśli chodzi o postaw na milion w Chile. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!